Dobry wieczór Państwu. Tak sobie myślę, że szczęście ma wiele definicji, ale niewątpliwie jedną z nich może być dziś i taka, że szczęściem jest to, że po raz kolejny możemy się spotkać. Dlatego w imieniu Północnej Izby Gospodarczej w Choszcznie z ogromną przyjemnością witam wszystkich zacnych gości na finałowej gali konkursu Przedsiębiorstwo Roku. Od lat celem tego konkursu jest uhonorowanie i wyłonienie tych przedsiębiorców, których wyróżniają takie cechy jak wizja, pasja, skuteczność w działaniu czy też determinacja w dążeniu do celu. Bo dobry przedsiębiorca to taki, który ma wewnętrzny żar i swoją wizję, którą pragnie rozszerzać i całym sobą dążyć do celu. Bo jeżeli ma się wiarę w to, co się robi, to wkrótce i ludzie też nam uwierzą. I myślę, że to jest początek drogi do sukcesu. Drodzy Państwo, galę musi rozpocząć prezes Północnej Izby Gospodarczej w Choszcznie, który z pewnością chce bardzo serdecznie przywitać swoich gości. Zapraszam, panie Mariuszu. Ale jak to powiedział kiedyś chyba Goethe, kto ma słuszność i cierpliwość, tego czas nadejdzie. Więc witam państwa bardzo gorąco i serdecznie. Dobry wieczór państwu. Szczególnie serdecznie witam w tym dniu, nazywamy jego dniem, uroczystością biznesu choszczyńskiego. Tak możemy nazwać, bo ta gala wpisała się już chyba po raz dziewiąty w kalendarz naszych imprez, naszych wydarzeń. Będziemy nagradzać dzisiaj przedsiębiorców, którzy zasłużyli na te nagrody, tak uważamy. Szanowni Państwo, żeby nasza gala mogła się odbyć tak jak co roku, oparta jest głównie o partnerów naszych, a partnerami jak co roku jest województwo zachodniopomorskie. I tutaj chcemy gorące podziękowania przekazać na ręce pana marszałka Ryszarda Miczko. Podziękowania za wsparcie, jakie nam udziela do tej gali i na co dzień. Dziękujemy bardzo. Również podziękowania dla pana starosty Adama Andriaszkiewicza za codzienną współpracę na rzecz lokalnej przedsiębiorczości. To są nasi partnerzy. Ponadto do udziału przyłączyły się również nasze gminy, samorządy lokalne, najbliższa nam gmina, w której dzisiaj jesteśmy, oczywiście gmina Choszno, oczywiście z bliskim nam burmistrzem Robertem Adamczykiem. Witamy panie burmistrzu i dziękujemy bardzo. Oczywiście również bardzo gorąco dziękujemy i składamy te podziękowania na ręce wójta Krzęcina, pana Bogdana Brzustowicza. Gorąco dziękujemy za udział i udzielone wsparcie. Główny sponsor również naszego dzisiejszego wydarzenia, firma Kozłowski, Toyota Lexus Szczecin. Gorące podziękowania na ręce przedstawiciela pana Daniela Rynkiewicza składamy osobiście. Dziękujemy. Również gorące podziękowania dla pana prezesa Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, dla pana prezesa Roberta Michalskiego. Dziękujemy bardzo. Również z tego miejsca chciałbym podziękować za codzienną współpracę, codzienną pomoc, bo bez relacji wzajemnych, bez wzajemnego szacunku my reprezentujemy tutaj
samorząd gospodarczy, ale na co dzień spotykamy się z samorządem terytorialnym i bardzo gorąco tutaj chcę podziękować zarówno i dla starosty, dla pani wicestarosty, dla wszystkich, którzy są zaangażowani we współpracę z nami i jakiego wsparcia nam udzielają, ale również dla gmin Choszno, Krzęcin, Pełczyce, Recz, Drawno, Wierzbnik, z którymi współpracujemy na co dzień. Także za to bardzo gorąco dziękuję. Dziękujemy również wszystkim instytucjom publicznym, że tak powiem, z którymi na co dzień współpracujemy. Na co dzień mamy styczność jako przedsiębiorcy. I tutaj chciałbym wymienić też również Urząd Skarbowy. Tak, podziękować również bardzo i myślę, że wspólnie z urzędnikami Urzędu Skarbowego czynimy to i że Urząd Skarbowy jest przyjazny dla przedsiębiorcy. Tak, proszę Państwa, bo dzięki Wam i tutaj też składam gorące podziękowania za to, że Wasze opinie spowodowały, że nasz Urząd Skarbowy jest przyjazny dla przedsiębiorcy. I to chcę powiedzieć, ale również wszystkim innym instytucjom, ZUS-owi, który merytorycznie nas wspiera, Straż Pożarna, z którą ćwiczymy nieraz, co jest niezwykle ważne, pierwszą pomoc medyczną również, ale i wiele innych organizacji. Także z tego miejsca bardzo wszystkim serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, za chwilę rozpoczniemy ceremonię wręczania nagród, ale co roku, zanim to nastąpi, pragnę przedstawić kapitułę konkursową. Przewodniczącą kapituły jest pani Krystyna Wiśniewska-Bugaj. Sekretarzem pan Rafał Kowalik. Pan Marek Sowiński, pan Roman Lubiniecki i pan Waldemar Rączkiewicz to członkowie kapituły. Zadaniem kapituły było dokonanie wyboru najlepszego przedsiębiorstwa roku 2017 z powiatu choszczeńskiego. 29 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie kapituły, na której spośród nominowanych wyłoniono zwycięzców. Szanowni Państwo, decyzją kapituły zaszczytny tytuł laureata Przedsiębiorstwo Roku 2017 na wniosek burmistrza Choszczna została księgarnia Pegas. Choszczeńska księgarnia to miejsce szczególne. To nie tylko ściany zapchane książkami, ale przede wszystkim jego właściciele, pani Maria i Tomasz Miński, a także panie księgarki. Pani Maria i pan Tomasz uczyli się w Technikum Księgarskim w Warszawie i pracowali w stołecznych księgarniach. Pani Marysia pochodzi z Choszczna. Pan Tomasz jest rodowitym warszawiakiem, ale jak sam mówi, ani chwili nie żałował decyzji, że tutaj przyjechał. No więc państwo miejscy są księgarzami, takimi z sercem i z duszą i z głową na karku i z tradycjami rodzinnymi. Praprzodek pana Tomasza, wydawca i księgarz warszawski z XIX wieku, figuruje w leksykonach i encyklopediach jako znacząca postać w historii księgarstwa polskiego. Od 9 lat w księgarni Pegas obchodzony jest Światowy Dzień Książki i z roku na rok mają coraz większy tłum. Księgarnia Pegas to nie tylko ich praca i nie tylko pasja, ale ich całe życie. Klimat tego miejsca był budowany od ponad 20 lat i to przez ludzi, którzy żyją książką, a nie z książek. Pani Marysia na książkach przykleja kolorowe karteczki z mini recenzjami, żeby ułatwić gościom wybór. Pan Tomasz mówi, że nie czytają z żoną tych samych książek, bo nie daliby rady przeczytać tego, co powinni doradzać swoim klientom. Wspólnie czytają kilka książek tygodniowo. Taki zawód. Drugim ważnym czynnikiem sukcesu jest Choszczno, a raczej jego mieszkańcy, którzy kupują i czytają książki. Zaangażowani i oddani swojej księgarni. Taki patriotyzm lokalny. Trzecim atutem jest sama księgarnia. Duża, urządzona tradycyjnie, ale niezaprzeczalnie z wielkim smakiem. Na półkach i stołach pysznią się książki. Nie te z gazetki, ale te, które księgarze uważają za warte uwagi. O wszystkich właściciele mogą coś powiedzieć, doradzić
a jak trzeba odradzić. Jeśli jakimś cudem nie znajdzie się to, czego się szuka, od razu zostaje to zamówione. Efekt – ciężko wyjść z pustymi rękoma. Informacje, które teraz Państwu przedstawiłam, zaczerpnęłam z albumu Rezerwaty Książek pod egidą Ministerstwa Kultury. Tam opisana jest nasza księgarnia jako jedna z najciekawszych księgarni w kraju. Serdecznie gratulujemy Państwu miejsc. Nagrodę wręczy burmistrz Choszczna, pan Robert Adamczyk oraz wiceburmistrz, pan Łukasz Młynarczyk. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że większość z Państwa bardziej zasługuje od nas na tego typu wyróżnienie, ale nie traktujemy tego w kategoriach biznesowych, traktujemy to wyróżnienie jako uznanie ze strony władz izby, władz miasta, władz gminy dla kultury przede wszystkim jako takiej, bo reprezentantami choszczyńskiej kultury troszeczkę się w tym momencie czujemy. Ogromne podziękowania przede wszystkim za to, że kultura została w Choszcznie nie tyle dostrzeżona, bo ona funkcjonuje i funkcjonuje całkiem nieźle. Mamy świetny dom kultury, mamy wspaniałą bibliotekę, jest wielu animatorów działań kulturalnych. Ale ponieważ, tak jak mówiłem, czujemy się przedstawicielami tego całego środowiska choszczyńskiego, w związku z tym no, jest nam szczególnie miło. To, co my robimy, proszę Państwa, to wiemy, że jeszcze mamy dużo do zrobienia i będziemy się starali robić to coraz lepiej, jeżeli wszystko się ułoży pomyślnie. Ale tak jak Pani wcześniej wspomniała, staramy się, żeby Choszczno troszeczkę wyszło poza swoje granice i ten albumik, który mam w ręku, Rezerwaty Książek, wydany przez Ministerstwo Kultury. Ja pokażę Państwu z daleka może. To jest mapka Polski. Mniej więcej będzie widać. Tu jest Szczecin, tu jest Choszczno, tu gdzieś na dole jest Poznań. I nasz skromny wkład w to, że Choszczno na mapie Polski jest zaznaczone. Zapewniam Państwa, że to jest najmniejsza miejscowość ze wszystkich, które zostały tutaj zamieszczone i są uważane za godne polecenia w naszym kraju. To nie jest folder reklamowy, to jest album przedstawiający 27 najlepszych księgarni w Polsce. Pozostaje mi jeszcze tylko podziękować wszystkim naszym klientom, czytelnikom. Zapraszamy tych z Państwa, którzy do nas zaglądają rzadziej, zapraszamy stare tych, którzy zaglądają często. No i podziękować naszym pracownicom oczywiście, które też są w stanie Państwu doradzić. Jedna z pań, pani Wienia Kowalska, jest z nami od lat 30, od samego początku. Druga Lena jest troszkę krócej, ale jesteśmy z nich zadowoleni. Mam nadzieję, że Państwo też. Jeszcze raz ogromne dzięki, nie zawracam głowy, życzę przyjemnej zabawy. Drodzy Państwo, przed nami kolejny zaszczytny tytuł laureata przedsiębiorstwo roku 2017. Gminy Krzęcin otrzymuje firma pana Owczarka. Serdecznie pana zapraszam, a nagrodę wręczy wójt gminy pan Bogdan Brzustowicz. Szanowni Państwo, pan Marcin Owczarek jest przedstawicielem młodszego pokolenia przedsiębiorców. Od kilku lat bardzo systematycznie i konsekwentnie modernizuje, remontuje lokal restauracji pod Glonami w Krzęcinie. Jest to jego nie jedyny, ale główny zakres działalności gospodarczej. Każdy, kto zna trochę Krzęcin, wie, że lokal ten dla mieszkańców nie tylko Krzęcina ma charakter prawie kultowy. Cieszymy się bardzo w Krzęcinie z tego, że lokal ten wraca do pełnej formy, a jest to zasługą pana Marcina. Oczekujemy, że w niedługim czasie będzie miał tak bogatą ofertę, że będzie liczącym się w zakresie tej działalności potentatem nie tylko u nas w gminie. Serdecznie gratuluję. Dobry wieczór Państwu. Otwierając swoją firmę 10 lat temu, nie myślałem, że tak długo jako młody człowiek przetrzymam do tej pory i stanę tutaj wśród Państwa. Tak jak pan Bogdan wspomniał, od 8 lat zacząłem prowadzić lokal. Zaczynaliśmy od dyskotek,
mieliśmy różnego rodzaju zespoły disco polo, inne imprezy. Zmodernizowaliśmy go teraz do takiego stanu, że będziemy organizować imprezy okolicznościowe. Na pewno będzie dużo powiększony lokal i usłyszycie Państwo niedługo o tym. Jeszcze raz dziękuję i życzę sukcesu wszystkim. Drodzy Państwo, a przed nami zaszczytny tytuł laureata, prestiżowa nagroda Grand Prix dla przedsiębiorstwa roku 2017 całego powiatu choszczeńskiego. W tym roku otrzymuje Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy. 31 października Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie połączył się z Bankiem Spółdzielczym Rzemiosła w Szczecinie. W wyniku tego połączenia powstał nowy podmiot o nazwie Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy, dzięki czemu bank wzmocnił swój potencjał kapitałowy, a marka banku rozpoznawalna jest na rynku całego Pomorza Zachodniego. Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy to bank w pełni nowoczesny, dysponujący nową techniką oraz kadrą dobrze wyszkolonych pracowników. Bank został wyróżniony statuetką Gepardy Biznesu. Zajmuje też wysoką lokatę w krajowym rankingu na najefektywniejsze banki. Podstawową zasadą codziennej działalności jest życzliwość i partnerstwo w interesach. To dzięki tej życzliwości, profesjonalizmowi i zaufaniu bank dynamicznie rozwija swoją działalność, stając się znaczącym elementem lokalnego rynku bankowego, jak również doradcą finansowym lokalnej społeczności. Serdecznie zapraszam wicewojewodę, pana Ryszarda Mićko, pana starostę Adama Andriaszkiewicza oraz wiceprezesa Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, pana Macieja Borowego, do wręczenia nagrody. Przede wszystkim jestem zaskoczony i niezmiernie dumny z tego, że kapituła spośród wielu szacownych, o wiele większych firm spostrzegła taką małą jak Bank Spółdzielczy w Choszcznie. Tym bardziej, że w roku bieżącym bank będzie obchodził 70-lecie swojej działalności, co polecam skromnie również uwadze kapituły. Skąd zmiana nazwy, pani Aneta już powiedziała, więc nie będę się powtarzał. Chciałbym tylko dodać, że na rynku szczecińskim, aglomeracji szczecińskiej, szeroko pojmowanej i województwa, jesteśmy od kilku lat dobrze rozpoznawani, dobrze, jesteśmy przekonani, że dobrze promujemy zarówno nasze miasto, jak i powiat. W związku z tym stąd właśnie ta nasza duża rozpoznawalność. Powiem, że przez kilka lat jako jeden z nielicznych banków w Polsce promowaliśmy produkty z tak zwanej inżynierii finansowej, produkty z programu Jeremy, ze środków europejskich i dzięki temu właśnie zdobyliśmy tą szeroką rozpoznawalność. Bardzo dziękuję kapitule. Jeszcze raz powtórzę, nie spodziewałem się takiego wyróżnienia, tym bardziej, że widzę na tej sali wiele zacnych osób i firm, które na pewno bardziej zasłużyły na taką nagrodę. Dziękuję bardzo. Lubisz wracać tam, gdzie byłeś już, pod ten balkon pełen tnących róż, na uliczki te znajome tam. Do znajomych drzwi pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami ta dziewczyna z warkoczami. Lubisz wracać w strony, które znasz, twoją twarz, by się przyjrzeć w niej, odnaleźć w niej. Choćby nikły cię w pierwszych sercach grze, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałeś pierwszy raz. Szanowni Państwo, w tamtym roku kapituła po raz pierwszy przyznała tytuł Nestora Przedsiębiorczości i otrzymał ją pan Roman Lubiniecki. W
tym roku Kapituła ten tytuł, zaszczytny tytuł Nestora Przedsiębiorczości, przyznała panu Bogusławowi Kunowskiemu. To dla mnie wielki zaszczyt przedstawić postać człowieka, który swoją ciężką pracą, poprzez ciężką pracę osiągnął sukces w zawodzie. Zapraszam panie Bogusławie. Przedstawiam również człowieka, który przez wiele lat swojej pracy potrafił dzielić się z innymi. Pan Bogusław urodził się w 1944 roku w Dusznikach. W 1945 roku wraz z rodzicami przyjechał do Radęcina w powiecie choszczeńskim. Tam ukończył szkołę podstawową, a następnie rozpoczął naukę w zawodzie piekarza. W 1965 roku rozpoczął pracę jako kierownik piekarni w Lubsku. W 1972 roku powrócił do Choszczna i został kierownikiem piekarni w gminnej spółdzielni. 11 lat później, w 1981 roku, kupuje od gminy budynek w Suliszewie. Remontuje go, wstawia nowy piec. Jest pełen zapału do pracy. Niestety, ogłoszenie stanu wojennego znacznie opóźnia proces budowy. Jest to dla niego najtrudniejszy praktycznie okres w jego życiu. Udaje się jednak rozpocząć produkcję w 1984 roku rozpoczyna również działalność w cechu rzemiosł różnych w Choszcznie. Zostaje też wybrany na radnego, w tym jedną kadencję do Wojewódzkiej Rady Narodowej. Za swoją działalność społeczną był wielokrotnie nagradzany, między innymi srebrnym i złotym krzyżem zasługi. Zasłużony dla Choszczna i zasłużony dla powiatu choszczeńskiego. Otrzymał również Złoty Krzyż Rzemiosła, a także najwyższe wyróżnienie szablą Jana Kilińskiego. Przez 4 lata współpracował z Caritasem, dostarczając za darmo pieczywo. Wspomagał charytatywnie szkoły i różne organizacje. W 2001 roku rozpoczął działalność w budynku po byłej gazowni. Po przejściu na emeryturę przekazał prowadzenie firmy swojemu synowi Krzysztofowi, który jeszcze bardziej rozszerza swoją wizję i całym sobą dąży do celu. Dziś prestiżową nagrodę Nestora Przedsiębiorczości otrzymuje pan Bogusław Kunowski. Chciałbym bardzo powiedzieć dużo o panu Bogusławie, o czym powiedziała pani Aneta. Ale myślę, że warto przytoczyć też taki cytat chyba Einsteina, który mówił: najpierw postaraj się zostać wartościowym człowiekiem, a sukces nadejdzie sam. Myślę, że szanowny kolego Bogusławie, chociaż różnimy się wiekiem, ale myślę, że spojrzenie, wizja na przedsiębiorczość i to, że dostałeś ten tytuł Nestora Przedsiębiorczości, to naprawdę z głębi serca i szczerze. Dziękuję przede wszystkim Kapitule, że doceniła moją działalność. Tak jak pani Aneta tu przedstawiła, no w zasadzie jest tu cały życiorys. Chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować wszystkim tym, z którym mogłem w życiu i w swojej pracy społecznej pracować. Dziękuję dyrektorom szkoły, dziękuję starszemu cechu, który przejął po mnie pałeczkę. Dziękuję pracownikom Caritasu, z którymi miałem okazję współpracować, i wszystkim innym, z którymi bardzo miło było pracować. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, zapraszam teraz pana wicewojewodę Ryszarda Mićko o zabranie głosu. Ja poczułem się dumny. Dumny z tej obranej drogi i z tego, jaki postęp zrobiliśmy w naszym życiu. I to tylko państwo stworzyło warunki do tego, żeby te zmiany zaszły, ale drodzy rodacy, przedsiębiorcy, to wy wypełniliście tą przestrzeń życiową, która dzisiaj wydaje nam się wszystkim normalna. To wasza przedsiębiorczość doprowadziła do tego rozwoju, że dzisiaj w kawiarni czujemy się, jak czujemy, w sklepie przyjaznym,
gdzie mile jesteśmy obsługiwani. To jest normalność. Ja za to wam dzisiaj serdecznie dziękuję, że wy naprawdę zmieniliście, drodzy przedsiębiorcy, naszą rzeczywistość w to, co dzisiaj mamy. Być może, że można byłoby lepiej, więcej, na pewno by się chciało. Natomiast chcę was zapewnić, że województwo zachodniopomorskie, zarząd, urząd marszałkowski jest zawsze do was przyjaźnie nastawiony, bo przecież Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, bo przecież fundusz wspierający Pomerania, bo przecież wiele środków z Funduszu Europejskiego Rozwoju Regionalnego czy z Funduszu Rozwoju Społecznego to są środki, które są dostępne dla was poprzez Urząd Marszałkowski i jego agendy. Zachęcam i wiem, że doskonale sobie z tym radzicie. Serdecznie gratuluję tych wszystkich dzisiaj wyróżnień i z całego serca wam gratuluję. Również chciałem dzisiaj serdecznie podziękować zarządowi Północnej Izby Gospodarczej w Chocznie. Bo 9 lat, może to jest niewiele, ale jak wiele robicie dla naszego społeczeństwa. To przecież jako samorząd to wy budujecie tą wspólnotę, integrujecie, wspieracie naszych przedsiębiorców. Pozwólcie, że od pana marszałka Olkierda Geblewicza, całego zarządu, złożę wam serdeczne podziękowania za tą pracę, którą wykonaliście i myślę, że będziecie nadal wykonywali. Ten rok jest szczególny, wyborczy i zapewne spotkamy się może w innej konfiguracji, może wicewojewody, może wicemarszałka, tak. Wyroki wyborców są różne, ale pozwólcie i poproszę teraz zarząd obecny, czteroosobowy, bo wiem, że dzisiaj jednej osoby nie ma. Wręczę wam te drobne upominki od całego zarządu z podziękowaniem i życzę nieustającej pasji i wysiłków, bo naprawdę warto, jak się widzi naszych przedsiębiorców, jak się rozwijają. Szanowni państwo, dobry wieczór. W imieniu Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego też zaczynam od gratulacji dla wszystkich nagrodzonych przedsiębiorców. Również chciałbym pogratulować temu Choszczeńskiemu Oddziałowi Północnej Izby Gospodarczej tak udanej działalności, tak udanego przedsięwzięcia. I też chciałbym państwa troszkę poinformować o naszej działalności. Ja wiem, że może to nie jest dobra okazja do tego, żeby dzisiaj mówić o produktach finansowych czy dotacjach. Jest to gala, nie prezentacja działalności spółki. Mój komunikat dla państwa jest bardzo prosty. Dla państwa przedsiębiorców mamy różnego rodzaju środki finansowe, zarówno w formie dotacyjnej, jak i w formie pożyczkowej, poręczeniowej czy wejść kapitałowych. Te instrumenty pożyczkowe są dostępne choćby za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Chocznie. Ponadto mamy tutaj też takie krótkie podsumowanie tego, co jeśli chodzi o środki dotacyjne mogą państwo w Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dostać, a są to dotacje na działania takie miękkie, czyli na przykład szkolenia, różnego rodzaju kursy zawodowe dla państwa pracowników, bądź też dla samych właścicieli, szefów firm, którzy chcieliby w jakiś sposób zainwestować w swój własny rozwój. Do 400 tysięcy złotych, 80% kosztów maksymalnie tego typu przedsięwzięć możemy finansować, więc bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby państwo może z tych produktów również tutaj w Chocznie i okolicach korzystali. Oczywiście jesteśmy tutaj, jeśli chcieli państwo wiedzieć więcej, w jaki sposób, to też chętnie parę słów o tym powiem. Jest też informacja dostępna na stolikach. A cóż, ja ze swojej strony życzę państwu również szampańskiej zabawy i wierzę, że to będzie niezapomniany wieczór. Szanowni państwo, oficjalna część naszej finałowej gali dobiega końca. Jeszcze raz serdecznie gratuluję wszystkim laureatom, wszystkim nagrodzonym i była to dla mnie niezwykła przyjemność spotkać się z państwem po raz kolejny i poprowadzić tę galę. Dziękuję bardzo. To ja jeszcze na koniec
Bardzo się cieszę, że pani Aneta mówi, że to była dla niej przyjemność. Dla nas również i w imieniu wszystkich chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Jak zwykle pani Aneto, profesjonalny sposób. Wiele się mogę od pani uczyć. Dziękuję.